Poligon wojskowy 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Bielsku Białej gościł dziś uczestników zawodów sprawni jak kadeci. To już 9. edycja tych zawodów, których organizatorem jest Stowarzyszenie Polska Świat oraz Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Białej. Przy współudziale 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej, a zawody odbywają się pod patronatem prezydenta Bielska Białej. W tym roku na zaproszenie LO imienia Tadeusza Kościuszki do Bielska Białej przyjechało 20 drużyn reprezentujących gimnazja z regionu Podbeskidzia. Łącznie na starcie zawodów stanęło ponad 60 zawodników i zawodniczek. Jak już powiedzieliśmy, zacięta rywalizacja miała miejsce także na strzelnicy. Strzelając z karabinków bocznego zapłonu, to jest karabin sportowy Ural i Wostok, kaliber 5,56, strzelają na odległość 50 metrów. Jest to strzelanie na czas, jest 5 minut, 3 strzały próbne, 5 ocenianych. Jak by pan ocenił przygotowanie uczniów tutaj, jeśli chodzi o strzelectwo? To znaczy sporo im brakuje, sporo, ale z tego co widzę szybko się uczą. Zawodnicy walczyli o bardzo cenne nagrody, m.in. sprzęt sportowy ufundowany przez firmy Decathlon, Carrefour, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta, PowerMed, Contrast i ASCO. Najcenniejszą jednak nagrodą jest stypendium pozwalające na bezpłatną naukę w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki dla wszystkich zwycięzców drużynowych i indywidualnych. W tym roku drużynowo pierwsze miejsce zajęło gimnazjum imienia Juliana Fałata z Bystrej. Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Kamil Skrzela z gimnazjum imienia Juliana Fałata w Bystrej. Wyszło tak, że jednak jestem drużynowo, indywidualnie miałem pierwsze miejsce z chłopakami. No udało się, no wiadomo, że nie było lekko, konkurencja była dość dobra z tego co widzieliśmy. Zresztą punktowy podobnie jakby mieli państwo wgląd do punktów, nie zobaczą dużej różnicy. No każdy dał z siebie co mógł, tyle ile umiał, co umiał, pokazał z siebie z najlepszej strony, jeżeli chodzi o wojskową stronę. No myślę, że się opłaciło. Spośród tych wielu wspaniałych nagród jest jedna też taka ważna, że stypendium w liceum imienia Kościuszki, czyli w liceum MAGO, cieszy cię ta nagroda? No tak, wiadomo, no stypendium, no mówimy otwarcie, że 350 zł jest miesięcznie, no to daje 3000 za cały semestr. No to jest trochę pieniędzy, 12 tysięcy prawie jest na 3 lata, więc to jest na pewno duże pieniądze i na pewno się każdemu przydadzą, który planuje do takiej szkoły. Czyli rozumiem, że skorzystasz z tego stypendium, idziesz do tej szkoły, tak? Tak, naturalnie, no skoro dostałem taką szansę, nie po to wygrywałem, żeby ją zmarnować. No a chciałbym w ogóle podziękować chłopakom z drużyny, mojemu wyoficie Marcinowi Węgrzynowi z gimnazjum imieniem Juliana Fałata w Bystrej. No w końcu to on nas do tego wszystkiego przygotowywał, prowadził nas. Pomógł. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Biela z gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kozach, a na trzecim ponownie uczeń gimnazjum imienia Juliana Fałata w Bystrej, Marcin Mrowiec. A za rok już kolejne zawody sprawni jak kadeci i kolejna szansa dla kolejnych gimnazjalistów na bezpłatną naukę w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki.